4 maja 1981 roku odbyła się premiera satyrycznej komedii Stanisława Barei, która nosi tytuł Miś. Scenariusz do filmu napisali Stanisław Bareja oraz Stanisław Tym. Dzień dobry, cześć i czołem! Pytacie, skąd się wziąłem? Przysłowiowym misiem jest tak naprawdę Ryszard Ochucki, który jest prezesem klubu sportowego i prowadzi nielegalne interesy na boku. Podczas wyjazdu do Londynu zostaje on zatrzymany z powodu wyrwanych kilku kartek w jego paszporcie. Ochucki zaczyna szukać swojego słowtóra, z którego paszportem będzie mógł wyjechać za granicę. Po przemianach politycznych w Polsce, które nastąpiły po wydarzeniach sierpniowych w 1980, doszło do chwilowego rozluźnienia relacji między władzą komunistyczną a filmowcami. I właśnie wtedy powstała komedia Miś. Publiczność uznała Misia za dzieło kulturowe, ponieważ dostrzegła celną krytykę w kierunku codzienności PRL-u.